dobry, witam Państwa w progach Szkoły Podstawowej nr 29 imienia Janusza Korczaka w Bielsku-Białej. Nasza szkoła po raz drugi przystąpiła do ogólnopolskiego konkursu Odblaskowa Szkoła. Chociaż jesteś jeszcze mały, lepiej umiesz prosto stać. To koniecznie, doskonale, musisz te zasady znać. W tym konkursie uczniowie mają możliwość wykazania się swoją wiedzą, kreatywnością artystyczną. I tak też w naszej szkole odbyło się szereg konkursów, zarówno wiedzy, jak i konkurs plastyczny, na przykład w ramach którego zostały wyłonione najpiękniejsze prace, które zostały umieszczone na naszym banerze odblaskowym, który mieści się na bramie szkoły. Również uczniowie z naszej społeczności brali udział w rajdzie szkolnym, w rodzinnym rajdzie rowerowym. Promowaliśmy odblaski w każdej części Bielska i oraz poza nią, chodząc w odblaskach na przejściach dla pieszych i przy drodze. Akcja dla mnie to było głównie promowanie noszenia odblasków pomiędzy społeczności tutaj Bielska, ale również filmy edukacyjne, które moim zdaniem bardzo fajnie wyszły, ponieważ jest tam zawarte dużo szczegółów o tym, jak odblaski mogą pomagać pieszym w widoczności pociemku na przykład, albo zabezpieczyć ich życie tak naprawdę przed potrąceniem samochodem. Odbędzie się przed nami, w zasadzie przed nami jest konkurs recytatorski. Również uczniowie poszli odwiedzić seniorów, którym przekazywali odblaskowe opaski. W ramach konkursu Odblaskowa Szkoła odwiedziliśmy mieszkańców naszego miasta, którym przekazywaliśmy odblaski, dzieliliśmy się wiedzą o bezpieczeństwie. Byliśmy również na otwarciu pokonkursowej międzynarodowej wystawy Bohunowa Paleta, gdzie przedstawicielom z Czech, Słowacji oraz Polski przekazaliśmy hasło, które jest takim naszym nadrzędnym: gdy jest ciemno i czas mroczny, noś odblaski, bądź widoczny. A taką przysłowiową wisienką na torcie był apel, podczas którego pani policjant przeprowadziła krótką pogadankę, podczas której przypomniała uczniom o bezpieczeństwie, odbyło się przedstawienie oraz na koniec pokaz mody odblaskowej. Podczas tego spotkania były u nas władze miasta, które zaszczyciły swoją obecnością naszą szkolną społeczność. W akcji oczywiście najfajniejsze były wycieczki, w których oprócz tego, czego się nauczyliśmy, mogliśmy w świetny sposób spędzić czas z klasą, zintegrować się też z osobami z innych szkół. Szerzyliśmy również wiedzę o tym, dlaczego warto nosić odblaski i jak one są ważne, ponieważ dzięki nim możemy uratować życie. I wiele osób teraz nie pamięta o tym i nie zwraca na to uwagę, a jest to naprawdę bardzo ważne i również wygląda dobrze.